2008 edycja Rolnik Szuka Żony zaczęła wzbudzać ogromne emocje, ale nie tylko za sprawą tego, co dzieje się w programie, ale również zaskakujących komentarzy, które pojawiają się w sieci. Niedawno niemałe zamieszanie wywołało zdjęcie Kamili sprzed kilku dni, która bawiła się z przyjaciółką w warszawskim klubie, a internauci spekulowali, że prawdopodobnie nie wybrała żadnego z kandydatów. Teraz emocje wzbudził były uczestnik Rolnik Szuka Żony. Łukasz z dwóch edycji już wcześniej informował, co działo się na planie, a teraz zdecydował się zdradzić, jak potoczą się losy uczestników. Fani mają mieszane uczucia i nie do końca w to wierzą. Łukasz z Rolnik Szuka Żony 2 sugeruje, że wie, jak zakończy się 8. Edycja Hitu TVP. Kto znajdzie miłość? Emocje związane z 8 edycją Rolnik Szuka Żony narastają po każdym odcinku. Od początku kontrowersje wzbudza piękna 28-letnia Kamila, która otrzymała rekordową liczbę listów. Internauci od początku nie do końca wierzą, że Rolniczka nie może znaleźć miłości poza programem i pojawia się mnóstwo zaskakujących sugestii dotyczących powodów, z których zdecydowała się na udział w programie. Niedawno w sieci zawrzało, kiedy na stronie warszawskiego klubu pojawiło się jej zdjęcie z imprezy, a w sieci internauci pisali wprost, że już dawno pożegnała wszystkich kandydatów. Teraz, do sławnych już zdjęć, odniósł się były uczestnik Rolnik Szuka Żony 2 i zdradził naprawdę dużo. Łukasz zaskoczył fanów Rolnik Szuka Żony szokującym postem, którym pokazał zdjęcie Kamili z 8. edycji imprezującej w jednym z warszawskich klubów i zdradził, jak będzie wyglądał finał. Według uczestnika drugiej edycji powstanie tylko jedna para i nie będzie to Kamila i któryś z jej kandydatów. W sieci zawrzało. Internauci nie do końca wierzą w to, co sugeruje Łukasz z Rolnik Szuka Żony 2 i piszą. Sądzicie, że to, co pisze, sprawdzi się, czy może Łukasz chciał jedynie wywołać kontrowersję? Łukasz wziął udział w drugiej edycji Rolnik Szuka Żony i walczył o serce Anny Michalskiej, ale ostatecznie Rolniczka wybrała innego kandydata, który oświadczył jej się nawet na wizji, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Niedawno Anna Michalska z Rolnik Szuka Żony 2 zdradziła, że jest zakochana. Łukasz z Rolnik Szuka Żony 2 już wcześniej wywoływał niemałe kontrowersje zdradzając kulisy programu. W jednym z wywiadów mówił wprost, że zadania nie były wymyślane przez rolników, ale przez reżysera. Obecnie już od jakiegoś czasu uczestnik Rolnik Szuka Żony jest szczęśliwie zakochany i na Facebooku publikuje zdjęcia z partnerką. Widać, że oboje uwielbiają podróżować.